Marcin Piasewski, Rzecz o Biznesie, a w studio gość, pan Filip Grzegorczyk, prezes grupy Tauron. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, będziemy rozmawiać o kwestii duże grupy koncerny energetyczne polskie, ze szczególnym uwzględnieniem Tauronu i firmy, z którymi te grupy energetyczne zawarły umowę na kwestie związane z energią, z odnawialnych źródeł energii, Czyli na przykład wiatraków. No i tutaj pojawił się taki, bym powiedział, dosyć duży, dosyć solidny spór między polską a energetyką, a właśnie często zagranicznymi inwestorami, które w te wiatraki zainwestowali. Umowy są unieważniane, zrywane. Co się dzieje, panie prezesie? Panie redaktorze, to bardzo dobrze, że się spotykamy, bo już w samym pytaniu e, zawiera się pewna nieścisłość. To proszę mnie Jesteśmy, e, Przybyłem po to, aby dać świadectwo, prawdzie jak to było otóż historycznie nie Tauron a spółka celowa grupy Tauron z, ze spółkami celowymi koncernów zagranicznych zawierały umowy długoterminowe obie strony i Tauron i druga strona nazwijmy tę drugą stronę farmami celowo zdecydowały się na konstrukcję działania poprzez tak zwane SPV-ki co z tego wynika? Z tego wynika, mówiąc wprost, że ani Tauron nie ma żadnych roszczeń do Invenergy, ani firma Invenergy nie ma żadnych roszczeń do Taurona. Obie strony były świadome tego, że działają przez spółki celowe, co oznacza, że nie ponoszą odpowiedzialności i od początku tych kontraktów nie było założenia, jakoby którakolwiek ze stron ponosiła odpowiedzialność względem drugiej strony. No to jest jakby punkt pierwszy podstawowy. Punkt drugi jest taki. Eee, pan doktor powiedział: zrywają, unieważniają. Nic z tych rzeczy w przypadku grupy Tauron. Grupa Tauron umowy wypowiedziała, a tak naprawdę nie grupa Tauron znów, tylko spółka celowa dedykowana do, Ale tych, do, się, do tych działań. Ale no, to jest bardzo proste. Otóż, kiedy umowy były zawierane, były zawierane na konkretnym stanie prawnym. I w oparciu o konkretne uwarunkowania rynkowe. Te uwarunkowania się zmieniły w roku 2012. Okazało się, na skutek zmian, że umowy te stały się po prostu nieopłacalne dla spółki zależnej grupy Tauron. W związku z powyższym, na podstawie tych zawartych umów, grupa Tauron wezwała drugą stronę do renegocjacji tych umów. Do renegocjacji nie doszło i właśnie z powodu tego, iż nie doszło do renegocjacji tych umów, umowy zostały wypowiedziane przez spółkę, celową. przez spółkę celową grupy Tauron. Czyli proszę zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń. Nastąpiła zmiana sytuacji prawnej i faktycznej. Nieprzewidziana. Ta zmiana pozwalała nam żądać renegocjowania tej umowy. To oczywiste, zmieniają się warunki rynkowe, no to musimy, czy próbujemy w sposób cywilizowany na początku doprowadzić do takiej zmiany umowy, bo ona dalej mogła być korzystna dla obu stron. I dopiero kiedy to nie jest możliwe, umowa jest wypowiadana. W tym przypadku, o którym mówimy, do renegocjacji umów nie doszło, bo druga strona tego nie. Nie chciała. W związku z powyższym umowy zostały wypowiedziane, i dzisiaj przed sądami w normalny, cywilizowany sposób toczą się spory pomiędzy spółką celową grupy Tauron a spółkami zależnymi grupy Invenergy, które mają na celu ustalenie, czy legalnie wypowiedziano te umowy. Inf Energy oczywiście tw twierdzi, że nie i domaga się potężnych odszkodowań. Czy wypłata tych odszkodowań grozi spółce, no w tym przypadku spółce Serowej Tauro? Zdaniem audytora nie grozi i prawdopodobieństwo wygrania tych sporów. Przez naszego, przez naszego przecinka procesowego jest nikłe. Oczywiście Invenergy ma prawo do własnych twierdzeń, my mamy prawo do naszych twierdzeń. Jesteśmy przekonani o tym, że racja jest po naszej stronie, ale działamy w sposób cywilizowany, biznesowy i po europejsku. Niech niezależne sądy rozstrzygną, kto ma rację. My jesteśmy przekonani, że to spółka zależna grupy Tauron ma rację. Czy sądy już podjęły jakieś decyzje, czy coś orzekły w tej sprawie? W tych sprawach właściwie? O tych te... spraw jest bardzo dużo. Tych spraw jest bardzo dużo i oczywiście nie ma jeszcze ostatecznego prawomocnego rozstrzygnięcia. Natomiast pierwsza kategoria postanowień to są postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń i co do zasady, tych wniosków sądy nie akceptują. Co stanowi pewną przesłankę o tym, jak myśleć o tym sporze. Natomiast zapadł już jeden wyrok merytoryczny w pierwszej instancji, gdzie rację przyznano spółce zależnej grupy Tauron. W związku z powyższym, raczej mamy powody do optymizmu. Ale co jest jeszcze, myślę, istotne i co warto dodać? Bo z jednej strony stawia się amerykańską firmę Invenergy, a z drugiej strony polski koncern Tauron. Proszę Państwa, w Tauronie mamy bardzo wielu różnych akcjonariuszy. To jest Skarb Państwa, to jest KGHM, ale to jest też około 10% akcjonariuszy ze Stanów Zjednoczonych. My prowadząc działalność gospodarczą, nie możemy przejmować na siebie ryzyka biznesowego drugiej strony. Właśnie, bo czy ta cała sytuacja nie podważa wśród inwestorów zaufania do Tauronu? No nie podważa, nie podważa i to pokazują pewne indeksy, jak mianowicie choćby KR Insight, który pokazuje, że w ostatnim okresie więcej amerykańskich inwestorów akcje Tauronu kupiło niż sprzedało. Kurs akcji wzrasta w ciągu roku, on wzrósł z Około 2,19 do mniej więcej 3,50, to pokazuje właśnie zaufanie do grupy Tauron. My nie wykonujemy żadnych nerwowych ruchów, my po prostu mamy problem biznesowy. Czyli zmieniły się warunki, próbowaliśmy się dostosować, nie dało się, bo druga strona nie chciała, to jesteśmy w sporze. Natomiast, tak jak mówię, to się dzieje z poszanowaniem prawa, z poszanowaniem procedur i przede wszystkim z poszanowaniem interesu naszych akcjonariuszy. Panie prezesie, czy ma pan jakiś horyzont czasowy, jeżeli chodzi o zakończenie tych sporów? Innymi słowy, kiedy się pan spodziewa kolejnych wyroków? No, trudno mi odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, bo tych spraw jest bardzo dużo. Natomiast no, trochę musi ich rozpoznanie trwać. Natomiast to jest jednak obliczone na. Dłuższy okres, który niestety trzeba liczyć w latach. Ale to wynika i z wielości sporów, i ze złożoności materii. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że materia prawa energetycznego no nie jest jakąś najprostszą materią, więc to, to, to musi, musi potrwać. I też te spory są dość rozproszone, więc trudno mówić o jakimś szybkim, definitywnym zakończeniu tych sporów, dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości. Panie prezesie, i ta cała sytuacja też rodzi pytanie o przyszłość. Przyszłość. Tauronu i odnawialnych źródeł e, e, energii. Jak będzie się działać w tym zakresie? No, Tauron oczywiście posiada dość silną dywizję, jak chodzi o odnawialne źródła energii. E, jest to spółka Tauron Ecoenergia, tam mamy elektrownie wodne na czele z elektrownią Rożnów, jak również farmy wiatrowe. I tak na marginesie bo to też trzeba na to wskazać jeżeli inwestorzy zagraniczni pokazują, że im się pogorszyła sytuacja finansowa dotycząca tych farm, to przecież my w Tauronie, wewnątrz grupy, zaliczyliśmy dokładnie taką samą sytuację. To nie jest tak, że się inwestorom zagranicznym pogorszyło. Nam też. To y, ta sytuacja y, pogorszyła y, wyniki finansowe. No oczywiście y, Tauron... Y, musi podejmować i podejmuje określone działania aby się uekologicznić, że tak powiem, by stać się firmą bardziej zieloną, ale myślę, że na boku musimy sobie zostawić elektrownie systemowe, które pracują na takim paliwie na jakim pracują. No niemniej zarówno mobility, zarówno strategiczna agenda badawcza smart home pakiet grzewczy przede wszystkim Pokazuje, że Tauron to firma, która faktycznie o ekologii myśli bardzo poważnie, oczywiście w tych ramach, które no, narzuciła nam. Jakby aktywa, które po prostu mamy narzucone czy dane od początku istnienia grupy. Panie prezesie, skoro mowa o ekologii, no to nie możemy pominąć wątku smogu. Znowu mhm. spadły temperatury, znowu jest, są alarmy smogowe w różnych miejscach mhm. Polski. Jak Tauron, jakie działania wdraża Tauron właśnie, no żeby przeciwdziałać smogowi? Mhm. No po pierwsze oczywiście, i to myślę będzie już truizm, Tauron się dostosował do tak zwanej taryfy antysmogowej, z tym, że trzeba jasno powiedzieć, to jest taryfa tak zwana grzewcza, to jest taryfa, która dotyczy godzin nocnych, i tutaj nasza oferta jest konkurencyjna. Aczkolwiek z całą mocą trzeba powiedzieć, że Tauron był jedyną grupą energetyczną, która posiadała wcześniej powiedzmy autonomiczną taryfę antysmogową. Więc dzisiaj pokazywanie tej nowej taryfanty smogowej jako dużo korzystniejsze od tego, co Tauron już miał, może nie być najprostsze. Ale my uważamy, że kwestia walki ze smogiem to jest dużo, szerszy, dużo szersze pole wielu płaszczyzn dla bardzo wielu graczy. To, co my zamierzamy zrobić faktycznie do, pierwszego, do końca pierwszego kwartału, to jest pokazać całościowy pakiet grzewczy. Bo o co, w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, aby upgrade'ować to, czym ludzie się ogrzewają. Więc jeśli ktoś się ogrzewa byle czym, a przejdzie na ekogroszek, to już jest plus. Jeśli ktoś się ogrzewa węglem, przejdzie na gaz, to już jest plus. Jeśli przejdzie z gazu na prąd, też super. I co my zamierzamy zaoferować naszym klientom? Kilka elementów. Pierwszy to oczywiście doradztwo techniczne. Drugi element to finansowanie. Czyli wszystkie koszty finansowe kredytów związanych z nabywaniem urządzeń grzewczych, takich jak kotły piątej generacji, takich jak przejście na prąd itd., itd. I wreszcie specjalne taryfy dedykowane tym spośród naszych klientów, którzy zechcą walczyć ze smogiem razem z Tauronem. Czyli będą to taryfy dedykowane i na ekogroszek, i na gaz, i na prąd. Czyli to całościowe rozwiązanie zostanie ogłoszone do końca pierwszego kwartału, do, czy już niedługo? Do końca pierwszego kwartału to jest termin maksymalny. Natomiast liczę na to i mobilizuję swoje służby, by zostało to ogłoszone, przygotowane i ogłoszone wcześniej. Czekamy. Dziękuję bardzo. Ja za, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron.